Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzimy na pierwszym planie kolegę Henryka Ropela, u którego gościliśmy tutaj dokładnie na pierwszym locie. To było 7 tygodni temu praktycznie. Wtedy kolega Henryk opowiedział nam już o swojej hodowli, dlatego nie będziemy się go więcej już o nią pytać, a kolegów, którzy chcieliby się z nią zapoznać, to odsyłam do tamtego fotoreportażu. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy 7 lot, widzimy tutaj kolegę Henryka trochę zaniepokojonego, ponieważ jest to lot w oddziale 7 już na dystansie ponad 700 km, tak? 540. A, 540. Średnio. Średnio 540. I powiedzmy może, Henryk, ile tych gołębi tam dałeś, jak tam się wygląda klasyfikacja po tych 7 lotach u Was w oddziale, no i jaką to pozycję Ty zajmujesz? No, witam hodowców, dobry lot. Tylko głośniej bym prosił, Henryk, troszeczkę. Dzisiaj mamy lot Ulzem, miejscowość w Niemczech, jest ponad 500 km. Jest, wydaje mi się, że będzie ciężki lot, by od godziny 5 były puszczone gołębie. Jest godzina chyba 13, po 13 jest, tak? Tak, tak, jest po 13. I w tej chwili 50 km stąd hodowca zgłosił gołębia. Widzimy 7 godzin już na locie. My czekamy, ale wychodzi na bardzo ciężkie, jest upał 30 stopni. I bezwiecznie całkowicie. Tak, to co rano jeszcze puści te krótkie kilometraże hodowcy, oddziały, te jeszcze gołębie przyszły w miarę po 6 godzinach z 300 km. To tam jakie to oddziały były? To w Gdańsku chyba, Gdańsk Rzesz, tak? Puszczał, Kwidzyń puszczał, z tego co wiem. Oni z Neubrandenburga? Neubrandenburg puszczał Wrzeszcz, Gdańsk. Natomiast Kwidzyń miał 300, nie wiem jaka miejscowość też. I no teraz czekamy. No wydaje mi się, że będzie bardzo ciężki lot dzisiaj, prawda? Ja włożyłem same roczniaki. No takie tylko masz praktycznie. Tak, tylko mam roczne, 27 gołębi. To są wszystkie, które Ci zostały, czy zostały? Nie, jakieś? No mam 50 w domu, ale gołębie są, bo jest bardzo katastrofalny lot, był czwarty u nas. I straciliśmy po połowę gołębi, straciliśmy z tego lotu. Straciliśmy, prawda? To znaczy Ty też tak straciłeś? Wszyscy stracili. Ja zwróciłem 40 gołębi ze 103. Ze 103. Rocznych gołębi. Dochodzą teraz jakieś pojedyncze jeszcze? Tak, codziennie coś dochodzi. No ja chciałem podziękować jeszcze panu Tonderowi z Poznania, że zaopiekował się i wypuścił, dzwonił do mnie, także... Gołąb przyszedł. Tą drogą też dziękuję, nie? Za uczciwość po prostu, nie? Tak, żeby wszyscy hodowcy robili, to byśmy mieli więcej gołębi, nie? Ja też wysłałem jednego gołębia do hodowcy, bo też przyleciał z tego lotu i był zadowolony, cieszył się, że jaki to był lot? Z jakiej odległości? To był Neubrandenburg. Neubrandenburg. Tak, to u Was 340 km. Tak. No i teraz czekamy, no będziemy się pocić. Powiedz, tymi roczniakami, o których mówiłeś, że to są jedyne gołębie, które masz, gdyż się przyniosłeś i po prostu nimi na stare lotujesz. Po tych 6 lotach wcześniejszych, to którą zajmujesz miejsce? W rocznych drugą, tam kolega Eron prowadzi, także walczymy tak praktycznie w dwójkę roczniakami i w oddziale z całości byłem trzeci, po tym ostatnim locie na 6 miejsce, ale straty są minimalne, prawda, ale ja mam tylko roczne, a inni hodowcy mają starszego, także ciężko mi się walczy tymi rocznymi gołębiami, bo można je przerwać, te gołębie, i potem nie będzie z niej pociechy na przyszłość. Ale... Rozumiesz, masz jakiegoś takiego wybijającego się spośród tych roczniaków gołębia? No tam wziął pierwsze miejsca, wziął go, pierwsze miejsce, wziął drugie, znaczy się... Pierwsze w sekcji, drugie w oddziale, nie? Roczny gołąb. Ten ciężki lot też mi zaliczył w konkursie. Z czego to był gołąb? Z Timmermansów. Timmermansów. Te gołębie, które tak. I u tak. Ciebie, u Henryka, a kolegi też się sprawdzają. No te same gołębie to są. Rozumiem. Popatrzmy tutaj, tak wygląda ten gołębik. Chcę tytułem przypomnienia, tutaj właśnie kolega czeka, tak? W tym? Po parę sztuk w każdym gołębniku jest. Dobrze. Będziemy tutaj czekać. Czy tutaj ktoś w oddziale u Was jeszcze zgłaszał już jakieś przyloty? Nie, nikt jeszcze nie zgłaszał. Nikt nie zgłaszał nie jeszcze. Dobrze. Z tego co mi wiadomo, ja nie słyszałem, nie dzwonię. No zaraz będziemy dzwonić, popytamy się, ale uważam, że gołębie będą... No jest taka pogoda właśnie. Będą ciężka. Duże odstępy, to co spadnie. W ogóle tu to będzie w ogóle ciężki lot dla rocznych gołębi, uważam. Zobaczmy, bardzo niebo ciężko. Jest niebieskie. Tak. Bardzo mało chmur, lekko co, i 30 stopni ponad temperatury i bez wiatru. I bez wiatru. I pojawił się pierwszy gołąb. Widzimy, siada. Z kierunku przyszedł Heniek? Heniek z kierunku? Za chwilę zadzwoń, tak. Z kierunku widzimy, siadł sobie na dachu. Chodź. Ciemny taki. Ciemna samiczka. Samiczka, tak, widzę. Po czarnym i po Timmermansie. Tam widzimy. Choć roczna samiczka. Dobra. O, słyszymy, odbiło. Przed chwilą siadł też jeden gołąb, ale jak się okazało, to był gołąb z innego lotu, który... Wróć. Jaki to był gołąb teraz? 21.46. I czas odbicia? 13.28. 13.28, tak? Tak. Dobrze. O, widzimy. Teraz zobaczy Heniek, w jakim stanie jest ten gołąb. Tutaj dwa nadlatywały, tylko jeden siadł. Tak, drugi poszedł.
Czyli to był inny. No, zobaczmy. No, ona chyba ma czwarty konkurs. To ten, tak? Tak, tak. No, zobaczmy. Jak pije. A nie wygląda na taką zmęczoną mocno. Jest. Ona mi czołowo chodzi, ta samica. To jest jej samczyk to jest? Tak. I samce, te samice, które dobrze chodzą, to samce czekają. Nie? Mhm. One są też te z 50 nawet domu. Nie będziemy może przeszkadzać. O, zobaczmy. Ona ma dosyć. Kolega ma posprzątane ładnie wszystko. Zobaczmy, też karma lekko rzucona tutaj w karmiku. A tutaj w niebie na razie pusto. I drugi gołąb już szybko, bardzo szybko, bardzo szybko siadł. Widzimy tam nawet problem z wejściem, a chyba Heniek mówi, że chyba jest... On kuleje. Czy gdzieś rozbity. Zobaczymy zaraz. O, skoczył, zobaczmy. Kuleje tak jak jego pan Heniek. 22,0,85. Typowany? Tak, 32. Ja pierdolę, ale ciężki lot. Wiesz, tak, gdyby głębiej były zmęczone. Ja muszę mu samiczkę puścić. To był niebieski, tak? Niegrochowy. Chodź. Co? Chodź. Samiczka, to jest samiczka. Chodź. Co, kuleje rzeczywiście? Co? Kuleje rzeczywiście. Tak, ona ma dosyć. Ale to teraz co się stało, czy wcześniej? Nie, ona teraz. To już napastują ją tu, czy nie? Tak, ona. To jest też steamer ma. To ja zobaczę. Jej matka to lotniczka, ma 60. To jest ta, co tam, ta od tamta. Z tyłu widzimy, teraz. Widzimy. To samce zachodzą. O. Czarny. Dobrze. Nie mogę. Dobrze, no nic, ale nie będziemy przeszkadzać, żeby coś jak nadleci, żeby się nie wystraszyło. A tu masz młode teraz, tak? Już wlot zamontowałeś, widzę ANC. Tak. Także zobaczmy. Na tym nowym systemie będę. Tak. Popatrzmy, może coś za chwilkę nadleci. Tu już Heniek ma dwa gołębie. Ciężko, później będziemy rozmawiać z kolegami, bo tak się to dzieje zawsze, że po południu mamy troszeczkę więcej czasu na taką refleksję po locie, porozmawiać. Zobaczymy jak u kolegów będzie, ale jeżeli pogoda jest taka w Polsce wszędzie, to podejrzewam, że na innych lotach, w innych oddziałach też jest tego typu przyjścia. No to jeszcze jeden trzeba czekać, jeszcze no. Jeden dorocznych, nie? Rocznych, dobrze. Bo z tych 600 to 3 się liczą. A mówisz na te roczne jesteś drugi na drugi roczne, jest. A na w ogóle w cało... Całe szóste. Szóste. I a tak tam minimalnie dobrze. Jestem. Byłem trzeci, nie, ale spadłem po ostatnim locie. Co na pierwszym miejscu jest? Na roczne to Aeron, tak? Aeron jest. A na w ogóle oddziały? Henik? W tej chwili nie wiem, kto tam prowadzi. Kto tam prowadzi? Chyba Żołnowski. Ja nie jestem pewny. Ja nie będę patrzeć. O. Na razie wiatru nie ma nic. No 30 ponad stopni. No tak to bywa. O, są dwa gołębie. Widzimy kolejne. Czyli cztery już będą, jeżeli wejdą, ale widzimy bardzo zmęczony. Musimy kolegę Henryka poprosić, by nie kloł tylko. Tutaj zobaczmy, o, siedzą sobie na daszku. Nie kwapią się na razie do wejścia. Ta niebieska na dole z tymi opuszczonymi, to samica chyba, co? Tak. Halo? O, widzimy. Popatrzymy chwilę. Może zaraz wejdą. Na razie, bo się siedzą, muszę wołać. Nie na razie. O, zleciała. Chodź, zobaczmy. Naprawdę jest wyczerpany gołąb. Chodź. To chyba nie jest mój ten u góry. Ten u góry nie? Ktoś czuje, że to nie jest mój gołąb. Chodź. Widzimy. Zabrał się z tą samiczką jakiś inny jeszcze. Ale trzy już masz. I jak tam? Proszę? Tak. Ten gołąb na razie nie kwapi się do wejścia. Kolega Henryk mówi, że to raczej chyba nie jest jego gołąb. Popatrzymy jeszcze chwilę, czy wejdzie, czy odleci, czy będzie siedział. Słońce coraz bardziej pali wręcz. Tak jak przed chwilą jeszcze trochę chmur było, teraz już praktycznie nie ma nic. Została resztka tylko. Naprawdę jest ciężka pogoda dla gołębi. Jak kiedyś przypomnę tylko księdza Kostorza byliśmy, on opowiadał tak zwane lazurowe niebo i to właśnie teraz ma miejsce. To jest bardzo złe warunki dla gołębi. No, się trochę się przestraszył, to poderwać się chciał.
Także 3 gołębie na razie są. Myśleliśmy, że będą 4, ale niestety ten się okazał gołębiem z innej hodowli. I jest kolejny gołąb, tamten jeszcze. Ja widzę. Tak, ale ten, ale zobacz, ten jeszcze nie wszedł, czyli to wiadomo, że to nie jest już Henka. A ten wylądował na tym daszku. Kolega Henryk mówi, że on, gdzie on chodzi do tego pierwszego? Zobaczymy zaraz. Tak spadają rzadko dość. Bo jest, ale tak, wykończone są. Wykończone widać. Tak. Chodź. Się cofniemy, może chce straszyć? Chodź. Zobaczmy. Weź się schowamy. Zobaczmy. Z tyłu za nami muzyka gra, ale... Chodź. Obydwa podleciały. Przedobrzyłeś! Co? Przedobrzyłeś! I nie, ten dobrze. Bo ta obca ją trzymała, wiesz? Zobaczmy. Teraz latają te obydwa gołębie. A może ten drugi to jednak twój będzie też? No to wejdzie. Zobaczymy. O, tutaj już są. Chodź. Teraz siadły znowu na kalenicy innego gołębia. Chodź. No chodź. Tak czas ucieka, nie? Minuty uciekają. Chodź, ona jest tego gołębnika. Ten drugi chodź. To chyba nie jest twój. Nie, tak? To ona go ściąga, żeby jej nie było, byłoby dobrze. Jego nie. Tak. Chodź. Ona nie ma siły, wiesz? Będziemy czekać, aż wejdzie. Kolega Heniek znowu próbuje ją jakoś zmotywować do wejścia. Widać, że jest zmęczona, ale jeszcze się do wejścia nie kwapi. No tam siadła. Tamten drugi odleciał gołąb. Może teraz jak tamtego nie ma, to wejdzie szybciej. Teraz już nie będę płoszył, bo to był obcy gołąb. To już, jeżeli ona wejdzie, to będzie czwarty u ciebie, tak? Tak, ona mi zawsze dobrze wchodziła, nie? No teraz jest zmęczona, widać. Nigdy tego nie robiła. Patrz, jak minuty płyną, nie? No. Jednak ten przeszkodził ten gołąb. No. Nie pykło? Dobra, jeszcze nie puszcz. Teraz mam wejść. Zobaczyć, czy on odbiło. Powinny być 4 w zegarze. Tak. To zobaczmy. To jest. 13:47. Czyli czwarty gołąb zameldował się o 13:47. I w jakim stanie jest? No widzimy. Jest piąty gołąb. Widzimy. Wylądował co dopiero. Chodź. Ale bardzo zmęczony jest. Skrzydła opadnięte, ledwo idzie praktycznie. Naprawdę ciężki lot zostanie. Ale to już, tak jak powiedzieliśmy, piąty gołąb tutaj kolegi Henka. Czekamy tylko aż się odbije. Chodź. A wiatru nie ma. Chmur zero już. Za jakiś czas tylko na niebie jeszcze te samoloty widzimy przelatują. Odbił się? Nie, jeszcze nie. Jeszcze go odbiło go. Teraz i jaki to jest? Samiczka typowana. To więcej samic masz, tak? Same samice. Same samice wróciły? 5 samiczek. 5 samiczek. Żadnego samca nie ma. Ale już piątkę masz. Tak, jest piątka. Dobrze.
czekamy na kolejne. I widzimy kolejna samiczka, ale też, jak kolega zaznaczył, bardzo zmęczona się, wręcz przewraca na tym wlocie. Siadła, nawet nie zdążyliśmy zauważyć, z której strony nadleciała. Z lewej tam? To z kierunku, tak? Nie? Z tym, ale już weszła, odbita. Jeszcze sprawdzimy, podejdziemy do zegara, zobaczymy. Widzimy od pierwszego gołębia, zaraz zobaczymy do tego szóstego, ile jest, jaki odstęp jest. Tu widzimy, kolega ma bardzo ładnie wykoszone wokół gołębników. Tu zobaczmy. Biodynamiczna hodowla trawy. 14.04. A pierwszy był, który zobaczył? Tam było 14.05, czy nie? Pół godziny. Ile? Pół godziny 6 sztuk. Pół godziny 6 sztuk. Tragedia. Trochę więcej niż pół godziny nawet, ale... Widzimy. Ale niektórzy w ogóle nie mają. To właśnie najgorzej z tym niebem tutaj. Zobaczmy. Zero chmur, zero wiatru. Naprawdę ciężko, ale te gołębie, tak jak tutaj rozmawiamy z kolegą, mówi, że te, co już teraz przyszły, z tych 27, które dał, to już są naprawdę bardzo dobre gołębie. I też samiczka to była? Też samiczka. Czyli 6 samic same masz? Tak. Same widzimy 6 samic. Samiczki są lepsze na takie pogody niż samce. Są bardziej wytrzymałe. Dobrze. Poczekamy jeszcze trochę. Może coś przyjdzie. Nie, to trzeba wytrzymać. No właśnie. Pojawił się siódmy gołąb, a wraz z nim ten, który tutaj przyleciał i towarzyszy im. To są obcy. Obcy. Chodź. Ona ma dosyć. No, ale już siadło na wlocie, się odbija. Zobaczymy. To nie pusz wtedy, zobaczymy. Ten szuka jedzenia, wiesz? Jedzenia, wody. Dobry hodowca to by dał jeść. Ja mu wleję wody, no. Zaczekaj. Ja mam tutaj dla mnie. Zobaczmy. Wiedza chce się napić. Kolegom hodowcom zaprezentujemy. Kolega Kłos zrobił bardzo fajną rzecz do woliery dla gołębi. Z wymiennym tym plastikiem. Zaraz napoimy tego gołębia. Zobaczymy, ale w tym czy... mogę. Dobrze, oczywiście. Zobaczymy, czy będzie chciał pić w ogóle. Co chodzi, widzimy ten gołąb. O, kolejny heniek przyleciał. Chodź. To czarna. Nie, ciemna. Chodź. Tu już mamy 8, tak? To będzie 8, tak. Na 27. Dobrze się schodzą. Zobaczmy. On chce pić jak diabli. Oj, zobaczmy. Taki biedny gołąb zlotny od kogoś. Nie z tego gołębnika, ale... A co tam mu jeszcze dosypałeś? Trochę takie dietetycznej. A, rzuciłeś obok. Zobaczymy, może zejdzie i napije się. Może jak się napije, to poleci. Chodź. No. Chodź. Jakby tak każdy robi, to by gołębie... No to robią tak, chciałem na dachach. Tam, gdzie ty idziesz? No zobaczymy na dachach, tak biorą. Szuka tego picia, wiesz? Patrzą, szuka. Może w innym czymś mu daje, czy jest przyczyną, bo to jest takie nietypowe dla niego. Albo przy gołębniku może bliżej woli, siatki postaw tam, tych młodych. Zobaczymy. Na razie gołębie nie przylatują, ale to sobie możemy ponagrywać właśnie podkarmianie gołębi takich, które zmęczone siadają na dachach. Kolega zobaczy teraz innego rodzaju pojniczek. Więcej mu nie będę stawić. Nie, zobaczymy. Tam 8 jest. I to też samica, ta ostatnia? Wszystko samice. A ile było samic wśród tych 27, które wypuściłeś dzisiaj? Ja myślę, że było 10 samców, 17 samic. Czyli przewaga samic. Mhm. Tego pojnika chyba podejdzie. O, zobaczmy, bo ten pojnik zna po prostu. Tak, ja dlatego postawiłem pojnik. Zobaczmy. Nigdy nie korzystał z pomocy. Tak.
będziemy czekali. Może się napije. Zobaczymy. Na razie patrzymy w niebo. Kolejny samolot tam smugę zostawia za sobą, a my sobie siądziemy, żeby nie poszyć. I no też siedzieć na słońcu, żeby tu nie przebywać. Dzisiaj tutaj u kolegi Henryka Ropela już zakończyliśmy filmowanie gołębi, które wracały z lotu. Tych gołębi przyszło 8, ale przeszliśmy tutaj też do sklepu przy okazji. Już więcej nie będzie, na razie nie przychodzą. Jest taka pogoda bardzo słoneczna, także dopiero pewnie wieczorem zaczną przychodzić. Znaczy ostatni był po 14 no, parę minut. A wejdziemy tutaj do sklepu jeszcze do kolegi Henryka, tylko teraz chłodne jest, można chwilkę posiedzieć. Zobaczmy tutaj towar, który kolega ma na półkach jest. Są tu już te różnego rodzaju akcesoria, preparaty dla gołębi, karma też tutaj jest. Kilka firm różnych, widzimy MDM, Oleksiaka, widzimy Westerlaga, Adamatpol, tutaj jeszcze inne produkty, co to masz za produkt tam? Wolny Farmy, polecam, bardzo dobry. A pokaż co to jest? Wolny Farma. No dobra, pokaż co to jest. To co masz tam akurat? To jest nowość, to jeszcze niego nie mają na rynku. Dobrze, na co to jest za preparat? Na to jest uodpornienie na choroby, dlatego się daje aminokwasy. Czyli jak ktoś będzie chciał... Poniedziałek w polocie. Jest to dosyć kosztowna rzecz. Czyli może ktoś to zamówić i będzie mógł sobie po prostu wziąć... Giantela są produkty, są Daka produkty, są... Każdej firmy są produkty. Rozumiem. Dobrze. Także koledzy na razie dziękujemy. Później jeszcze kiedyś kolegę odwiedzimy na pewno. Wtedy zobaczymy po sezonie, czy tymi rocznikami tutaj w oddziale zabłysnął. Udało się. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Trzeba liczyć na szczęście. Dobry lot.